Love and understanding. Merry Christmas, everyone. Zdaje się, że kilka minut temu zapowiadano odjazd z peronu trzeciego. Odjechał zatem. Z trzeciego? Znowu nie jestem tam, gdzie powinienem być. Nigdy nie ma mnie tam, gdzie być powinienem. I znowu odjechał. Klapa, mam kłopot. Pan ma kłopot, że pociąg odjechał, czy że szuka pan miejsca dla siebie w życiu? Co pani do mnie z tym pan i pan? Jestem po prostu gówniarz. Tak mi mówił mój ojciec.
przynajmniej od pewnego czasu. A pani do mnie takim językiem. Bez przesady. A zresztą, co to za różnica? Myśli pan sobie pewnie, że to ojciec ma absolutną rację i że nikomu pan nie jest w życiu potrzebny. Ale się człowiek musi narobić. Co pan tak narzeka? Teraz to już nie te czasy. Dzieciaki inne, wymagające, rodzice inni. Wczoraj byłem tylko w jednej sympatycznej rodzinie. Choć wcale się nie przelewało. To było widać. Dziewczynka ucieszyła się woreczkiem cukierków. A małego aniołka jej dorzuciłem. Od firmy, ma się rozumieć. Jestem taki zmęczony. A w domu żona czeka, że ją obsadził choinkę, psa na spacer wyprowadził. Bo piekła cały dzień ciasta. Czasu nie miała. Ach, te święta. Stale tylko wesołych świąt, niech wam fortuna sprzyja. Worka pieniędzy, wygraj na giełdzie. W kółko to samo. Mówiłam ci, żeby nie odkładać świątecznych zakupów na ostatnią chwilę. Nie denerwuj się, kochany. Zastanawiałaś się już, co kupimy naszemu Maciusiowi? Może strój Batmana na początek? Ale Siemisiu, Maciuś ma już 14 lat. Myślę, że lepsze będą gry komputerowe. Masz rację. Najlepiej kupmy kilka. Jak siedzi przed komputerem, zadaje tych głupich pytań. To co jest szczęście? Czy warto jest przebaczać? Skąd się biorą sny? A tak swoją drogą, poki mam to ma. Jak to poki? Po twojej matce. To dlatego do niej nie jeździmy, bo psuje chłopakowi w głowie. Witam państwa bardzo serdecznie w programie. Czy Bóg dzisiaj jeździ koleją, czyli świąteczne dworce? Jestem na peronie 4 i zaraz dowiemy się, dokąd jadą podróżni. Tak późno, tuż przed Wigilią. Dokąd chcą dojechać, o czym marzą? Przepraszam pana, pan wybrał się w daleką podróż, sądząc po bagażach. A co to kogo obchodzi, dokąd ja jadę? Nikogo to nie interesuje i niech tak zostanie. Żadna podróż nie jest zbyt daleka, żeby odjechać od... A zresztą... A państwo? Witamy, słuchacze. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tą drogą przesłać pozdrowienia naszym kochanym krewnym i naszemu synowi. Mąż i ja właśnie wracamy. Nie jedziemy daleko. Wybraliśmy się tylko na zakupy przedświąteczne. A teraz tylko powód. Co dla państwa jest najważniejsze w święta? Rodzinna atmosfera, ciekawe prezenty i ubieranie choinki. Czy wybierają się państwo na pasterkę? Pracujemy tak ciężko. Święta chcielibyśmy odetchnąć. Nie mamy jeszcze sprecyzowanych planów. Może też pojedziemy na narty? Zakopanego. Śliczne
Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. Li, 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 laj, wielki królewiczu. Li, 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 laj, niebieski dziedzicu. Naszywam srebrne kwiaty i ten sam obraz w ramach okien, świat biały jak opłaty. Będzie Wigilia, uśmiechną się ludzie, do świątecznej zasiądą wieczerzy. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei. Bardzo poprosimy teraz tutaj do nas na środek naszego gościa z Brazylii, Rafaela. Bardzo proszę. We wish you a Merry Christmas, a lot of happiness, love and Happy New Year. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, Rafael jest u nas, będzie u nas tylko raz, no w tym roku, na Bożym Narodzeniu i dlatego chcieliśmy, żeby sobie trochę to zapamiętał. Rzeczywiście wszyscy składamy mu najserdeczniejsze życzenia, żeby przeżył święta w tej zimnej Polsce, do czego nie jest przyzwyczajony na pewno w Brazylii. Ja chciałabym, ponieważ jest taki moment jedyny dzisiaj, kiedy jesteście tutaj wszyscy, można wszystkich ogarnąć i wszystkim równocześnie złożyć najserdeczniejsze życzenia. Z wieloma osobami te życzenia już po drodze gdzieś na korytarzach szkoły sobie składałam, ale teraz chciałabym złożyć życzenia dla was wszystkich, dla waszych najbliższych, dla waszych rodziców, najpiękniejsze i najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wszystkiego, co w tych wyjątkowych dniach, czego w tych wyjątkowych dniach spodziewamy się od losu. Radości, miłości rodzinnej, ciepła rodzinnego, spokoju, a potem to wam życzę oczywiście szaleństwa sylwestrowej nocy, byle bezpiecznego i tego, żebyśmy zdrowi i szczęśliwi wrócili do szkoły po nowym roku i rozpoczęli nowy rok z optymizmem. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z całego serca wszystkim tym, którzy oglądają swoje właśnie o to film kręcony przez Sebastiana Uściaka trzeciego.